Pani doktor nie do końca jest prawdą, co pani mówi. To znaczy, że gdzieś tam, w jakiejś części, to jednak pani doktor mówi prawdę. Teraz większość czasu poświęcamy na... To znaczy, że mniejszość czasu poświęcamy na to. Otóż właśnie to jest ta nowa mowa. Otóż to jest właśnie ten język nowej etyki. To jest właśnie ten język i narzędzie tej nowej globalnej etyki mentalności. Tak, my wystarczy przeżyć etykę hitlerowską, etykę socjalistyczną, komunistyczną, bo to wtedy nie ma prawdopodobnie do przeżycia teraz tą globalną etykę, tak? A i tak wszystko wiadomo, o co chodzi, bo silnie ma to jest ryba, marchewka to jest owoc, nie ma matki, nie ma ojca, tak, nie ma, to po prostu są jacyś z powietrza wzięci ludzie i tak dalej. Wiemy dokładnie, o co chodzi i będziemy się, że tak powiem, opierać. Jesteśmy konserwatystami w praksi. Bardzo serdecznie dziękuję za tą audycję. Pozdrawiam prowadzącego i panią doktor. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiam również pana. Szczęść Boże, dziękuję panu bardzo. Ja chciałabym podziękować za tę uwagę, za tą uważność. Natomiast ja się bardzo cieszę, że tego dotknęło. Prezydent rozmawiał także z przedstawicielami uważam, że nasze dzisiejsze spotkanie spotkań z klubami parlamentarnymi zabrał rzecznik na antenie Radia Maryja. Poinformował, że najpewniej 20 września zostaną przedstawione prezydenckie projekty prawne dotyczące zmian w sądownictwie. Podkreślił, że prezydent weźmie pod uwagę partii biorących udział w konsultacjach. Doświadczy, że w Komisji Europejskiego pięknego Bożego Niepokoju kluczowa jest jedność, a Jean-Claude Juncker na sesji plenarnej nie spróbuję wejść głębiej. W każdym razie ja serdecznie panu przyczynił kapitego życzę. Świętego Jana Pawła II, tak po ludzku. W 1988 roku, czyli na długo przed wejściem Polski. 3 minuty po godzinie 23. Zapraszam na kolejną osobę. Bardzo proszę. Prosimy bardzo. Cześć Boże. Ja audycji słuchałam od niedawna. Przydałam się telewizyjnej pracy na nią, a nie ma tego kandydat poruszany. Otóż niedawno przeczytałam w internecie, że w Stanach Zjednoczonych na Georgia gdzieś w Polsce trwają badania kamienne tablice, tak zwane 10 przekazań New Age. W kilku językach referencje są właśnie te przekazania. I tam m.in. napisane, że powinna być utrzymywana ludzkość na poziomie 500 milionów. Mądra kreacja, też reprodukcją. Też bilansowanie też. Te sprawy prywatne i sprawy też socjalne. No, ja myślę, że globaliście to już to wszystko zaplanowali miesiące i może setki lat temu, jak to wszystko ma obecnie wyglądać. No, w zasadzie tyle lat to chciałam powiedzieć. I no, co tam pani doktor na ten temat coś by opowiedziała? Bo akurat jeżeli jest napisane w internecie, że to co budował te tablice i kto wszystko to zrobił, to nikt tego nie wie. A wszystko jest też monitorowane. Są rozstawione kamery. I to jest też taki dosyć zimny dla mnie. Nie znam tych faktów, natomiast tak jadąc dzisiaj zastanawiałam się, bo mówimy o nowej globalnej etyce, czyli o takiej etyce, która nie jest etyką wypływającą z prawa naturalnego, które nakazuje czynić dobro, a unikać zła. Ta etyka globalna jest jednoznacznie sprzeczna.
Natomiast jeśli chodzi o tego typu jeszcze zagrożenia, to ich jest wiele z różnych stron. Natomiast ja może teraz... Świat oszalał i świadkowie Jehowy zawsze mówili prawdę, Państwo zobaczą. Nie znam tego faktu, jak się okazało. Jest taka dobra okazja, żeby czasy inne. Wrócić do tego naszego spotkania jeszcze telewizyjnego, w którym czasy inne, jak Państwo widzą, świat oszalał. Była mowa o tym, że dojdzie do świat oszalał. Wspomnieć o tym, jak to idzie. I tutaj chciałam się podzielić z Państwem, ponieważ nie możemy oddzielić pewnych owoców od ducha, prawda? Teraz na przykład ta przydota, to co się dzieje w sztuce, to ja mogę powiedzieć Państwu, że takich wypowiedzi ludzi, którzy zajmują się i oni chyba nas określają mianem okultury, tak? Okultury, czyli tak zwaną kulturą okultystyczną. I słuchając chyba festiwal okultury w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, trzeba powiedzieć, że czuję jedno takie spotkanie, i ja mogę tylko się podzielić z Państwem. Nie modlić się do demonów, do dusz, do diabła. Bo to też jest niesamowicie ważne. Kto wymyślił duszę nieśmiertelną? To jest cały okultyzm. Ziemia od Platona. Biblia tego nie uczyła. Oni tam wzięli. I teraz ona siedzi. Oni sami mówią, ci ludzie związani z kulturą. Sami mówią, sami winni. Z tą okultystyczną. Rzekomą kulturą, że właśnie przeszokowanie to taka prowokacja i oni nazywają, że jest to czarne serce kultury. Czyli te sztuki, te tak zwane sztuki teatralne, w których znajdują się bulwersujące treści, no to można powiedzieć, że myśl tych osób, one właśnie spełniają rolę inicjacji okultystycznej. Czyli osoby, które biorą udział w takich spektaklach, są po prostu inicjowane okultystycznie. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia właśnie z przekraczaniem, z tak zwaną transgresją, bo to jest też język tych ideologów, to jest język właśnie przekraczania granic, wychodzenia poza te granice, burzenia tabu i tak dalej. Także tych zagrożeń jest bardzo wiele. Ja mogę powiedzieć, że biedą naszych czasów jest to, że się fałszywie rozumie wolność, bo to, co kiedyś było, bo przecież okultyzm to nie jest nowe zjawisko, tylko że nie miał śmiałości, tak? Natomiast teraz on rządzi na deskach teatralnych. Tych wątków zagrożeń jest naprawdę sporo. Natomiast jakby wracając na ten nasz grunt, bo to tutaj również jest mowa o takiej transformacji. Ja może tak z tego raportu Margaret przeczytam takie kolejne zdanie, które ona cytuje dokument Mercedowski. Transformacja jest naszym głównym słowem. Twierdzi sekretariat generalny w swoim raporcie syntezie, którego tytuł zawiera slogan: przemieniajmy nasze życie. Transformacja całościowa i zupełna świata jest celem programu po 2015 roku. Transformacja społeczeństw, ekonomii, polityk, praw, instytucji, sposobów konsumpcji i produkcji, mentalności, stylu życia, kultur i samych narodów, środowiska, treści edukacyjnych. Jest powinnością każdego dzisiaj, a nie jutro. Dzisiejsza generacja ma obowiązek przemiany naszych społeczeństw. Wszyscy, to znaczy sama ludzkość, powinna stać się zrównoważona. Dziękuję. Zapraszamy kolejną osobę do rozmowy. Bardzo proszę.
Liderem jest mieć Lewica, która ma 18 lat. No, jedno oczy poprzedza. I może jest taka dobra okazja, bo nie byłam pewna, pewnie będziemy kończyć, żeby spojrzeć na te rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy. Właśnie może w perspektywie osoby dzieła ojca Maksymiliana Marii Kolbe. Ja nie ukrywam, że tak się potoczyło moje życie, że zostałam rycerzem niepokalanym. I to nie jest przypadek, bo nie ukrywam, że postać ojca Maksymiliana niebywale mnie wzrusza. Ale też jak się mu przyjrzymy, to był człowiek bardzo wykształcony, bardzo uważny, ale również taki wielki świadek. No i nie muszę tutaj przypominać tego momentu, prawda, kiedy on w 17 roku zobaczył na placu Świętego Piotra pochód masonerii. No i tam były takie napisy, że za 100 lat to szatan będzie rządził w Watykanie, a papież będzie jego sługą. I bardzo się przejął, prawda, i teraz założył rycerstwo niepokalanej.
ale również powiedział, prawda, jego pragnieniem było to, żeby zatknąć sztandary niepokalanej wszędzie, na każdej instytucji. Ja muszę powiedzieć, że dzięki temu, że ojcowie udostępniają nam antenę, możemy tak wspólnie się zastanowić, czy poza tym, że rozprawiamy się krytycznie dzięki tytanicznej pracy Margaret Peters, księdza profesora Tadeusza Guza, czy na tym poziomie możemy się zatrzymać, bo mamy sprawę obrony życia poczętych i nienarodzonych i mamy sprawę celów zrównoważonego rozwoju, w których są właśnie te zdrowie seksualne i reprodukcyjne, czyli te uprawnienia, mówię w cudzysłowie, do bezpiecznej aborcji. Tak? I teraz wydaje mi się, że to jest nasze wielkie zobowiązanie wobec Maksymiliana, wobec Jana Pawła II, który, ja w swoim doktoracie cytowałam jego wypowiedź, w której mówił o tym, że o wiele większy totalitaryzm i bardziej groźny od komunizmu i nazizmu współcześnie idzie przez prawa człowieka. Myślę, że gdy przyjrzymy się dziełu również Jana Pawła II, temu wielkiemu wysiłkowi, on zresztą kanonizował, prawda, Maksymiliana Kolbe, świętą siostrę Faustynę, zresztą dzisiaj właśnie z 13 na 14 mamy 82. rocznicę podyktowania koronki do miłosierdzia Bożego Faustynie przez Pana Jezusa. My mamy wielkie zobowiązania wobec tych osób, które były z ciała i krwi pewne, że poświęciła się walką o spuścizelę. Chrystus jest prawdą. Cudem ocalała, umieszczona w stanie. Nie żadne filozofie, tylko Chrystus jest prawdą. Że wieczór w polskim radiu 24. Maksymilian, prawda, to byli kapłani maryjni. Joanna Siedlecka przywołała nam ja myślę, że może właśnie teraz przychodzi taki moment, zresztą Margaret również o tym pisze, w takiej broszurce, która wyszła u sióstr Loretanek, Osoba i Obywatel, Bądź i Pojednanie. Przyszedł taki czas, dzień dobry. Pan żebyśmy, Piotr Kutorek, dyrektor Teatru Dramatycznego imienia Aleksandra Węgiel, właśnie w Białymstoku. Panie dyrektorze, pozwoli pan, że pozwolę pozdrowie koleżanki i kolegów z rozgłośni w Białymstoku. I już zaczynamy w roli głównej Teatr Dramatyczny i rozumiem nowy sezon w teatrze. 13 września to jest panie przesądny, to jest dobry dzień, żeby rozpocząć nowy sezon. W pierwszym tomie jest sporo o Nowej Lewicy. Mamy narzędzia rozeznania. 13 września 2017 roku. Nie piątek, wydaje mi się, że przyszedł taki moment, że trzeba pozatykać te sztandary maryjne. Ja myślę, czyli teraz będziemy rozmawiać o premierach, spektaklach, ale też rozumiem, że wydarzeniach nie tylko tych, które po raz pierwszy ujrzą, to się dokładnie mówi, światło dzienne, ale też i o spektaklach, które cieszą się do niesławnących zainteresowanych. Rozumiem, że takie są na pewno, więc zacznijmy żeby nie uciekać przed prawdą, żeby nie uciekać do 16 września premierą Mayday. Do takich cichych domków, ciepłych i wygodnych, w których nikt nas nie skrytykuje. Dlatego, że my jesteśmy wezwani do życia wiecznego. Ja myślę, że święta siostra Faustyna, która modliła się za grzeszników, ofiarowywała cierpienia za grzeszników. Te wszystkie ofiary tych naszych świętych. Urzędu Miejskiego w Białymstoku. No
nie możemy ich zaprzepaścić. Wspólnie razem doszliśmy do wniosku z Solidarnością Polską, że ja teraz wcale nie chcę być patetyczna, spektakl z okazji 33. rocznicy męczeńskiej śmierci. Może tego wątku się w ogóle nie poruszę. Spektakl przy okazji tak zwanego prawa do aborcji. Marek Mikulski, a za ruch sceniczny. Ale czy ktokolwiek pomyślał o tym? A czy ja dobrze pamiętam, że osoby, które przeczytałam ogłoszenie mogą z tym grzechem do roli księdza, mogą nie zobaczyć tego. Czy to już wszystko wiadomo? Czy jeszcze mogą nie być w niebie? To znaczy jeszcze jest sekretem, dlatego że walczymy również z aktorem, który wygrał casting, życie wieczne dla naszych braci i sióstr, którzy w Polsce. Oficjalnie będzie można ogłosić. Fantastycznie. W takim razie rozumiem, że ten październik to popiełuszko, natomiast ci ludzie mają bardzo mocne i twarde programy. Ja odsyłam Państwa również do takiej publikacji Market Test. Tam są trzy raporty. Premiery, listopadowa i grudniowa. Mianowicie dokładnie, polityka globalistów przeciwko rodzinie. To jest London Summit, organizowane to było przez właśnie fundację Gatesów. To był szczyt londyński. I Margaret pisze, wśród 150 uczestników tak zwanego szczytu londyńskiego znajdowali się globalni liderzy agendy i zona praw seksualno-reprodukcyjnych, która grupuje rządy, sponsorów, organizacje społeczne i wyznaniowe, przedsiębiorców i ośrodki badawcze. Uwagę publiczności, ale też i wieść niesie, że należałoby ten spektakl obejrzeć, bo i tutaj ta przestrzeń do interpretacji jest bardzo różna w zależności od publiczności, która spektakl oglądała. Proszę nam się pochwalić, bo my rzadko kiedy wyjeżdżamy do Teatru Dramatycznego imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ale taką podróż chcielibyśmy sobie zaplanować. 69 najbliższych krajach świata dostępu do nowoczesnych metod informacji, usług i dostaw antykoncepcyjnych do 2020 roku. Wymagane środki szacuje się na 4,3 miliarda dolarów w ciągu następnych 8 lat. Utrzymania, zaopatrzenia dla około 260 milionów kobiet i dziewcząt w tych 69 krajach, które obecnie stosują nowoczesne środki antykoncepcyjne. Wymagane środki szacuje się na 10 miliardów dolarów w ciągu następnych 8 lat. To jest od tamtego czasu. 2012 rok. Poza tym seks nocy letniego, ale na... Ja wiem, że jeszcze także jest mamy inne wątpliwości, że te działania krążą wokół właśnie takich, takich planów, takich ruchów. Ale kolejny też taki miłosny to wieść niesie, że Roman Julia odsyłam Państwa do prac Margaret Peters. Do rozeznania tej nowej globalnej etyki, ale również pragnieniem mojego serca jest to, żeby to przekuwać w czyny. Margaret w swoim wywiadzie mówiła o tym, że Polska ma misję. Dlaczego Polska? Rozumiem, że zastanowienie. Może dlatego, że my jesteśmy po prostu jeszcze w kościołach. Spektakle, które pozostają jak gdyby w repertuarze, te, które obecnie gramy. 24 minuty po godzinie 23. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, dobry wieczór i serdecznie dziękuję pani doktor za podjęcie tego tematu i za podejmowanie, także wyjaśnianie nam, rozjaśnianie wszystkim. Właśnie to, o czym dzisiaj mówimy, także poprzez pracę i także poprzez bodajże druga jakby audycja z udziałem pani doktor i za to dziękujemy jej. I to, co mówi, jest rzeczywistością prawną, którą się dostrzega niemal w każdej dziedzinie życia. Mam takie jeśli wrażenie, że ktoś uważa, twórców, ale tutaj właśnie tak szereg jest tych tematów, że to, co przed chwilą pan powiedział, jeśli ktoś nie wierzy w teorię spiskową, no to przecież właśnie przed chwilą pan wspomniał o Ronie Russo. To można się zaznajomić z jego także, który gdzieś tam film dokumentalny, między innymi film dokumentalny Ameryka od wolności do faszyzmu. I po roku czasu już jakby
nie żył po tym filmie. Będą oczywiście były tam jakby podane inne przyczyny, aniżeli... I tam on między innymi obnażał tą prawdziwą naturę Stanów Zjednoczonych jako państwa krążącego w kierunku totalitaryzmu. Tym, że rząd amerykański jakby wspomagają tym haniebnym dziele amerykańskim bankierze oraz system rezerwy federalnej. Także między innymi był podnoszony problem bardzo ważnym kierunkiem, tak, w którym też teatr powinien iść. Problem, bo jest tak szczery, tematycznie już na koniec audycji nie chciałbym przedłużać, ale między innymi pewien obszar był wskazany obok Waszyngtonu, gdzie naszą nazwę Montwater. I to, co tam się dzieje, gdzie jakby w ogromnym systemie komputerowym szereg danych dosie, jakby ileś tam patriotów amerykańskich jest jakby na celowniku. Tam także William Cooper, powołując się na swą wiedzę, czyli jeszcze wyniesiono z czasów służył marynarki wojennej. Więc twierdził, że jest to skierowane na ludzi właśnie kochających wolność i ojczyzny, czyli patriotów tam amerykańskich. Ale także jakby ten Montwater, to jakby podziemne miasto z budynkami mieszkalnymi, biurowcami, apartamentami, ulicami, chodnikami i tak dalej. Także elektrowniami i wszystko, co tylko do jest. I proszę sobie także, jeśli ktoś po prostu nie wie, co temu, no to przecież jest szereg innych artykułów, chociażby pomniejszych. Jeśli ktoś by chciał zaciągnąć do pani profesor Olga Czetwierikowa, więc także to jest także na portalach, gdzie także pisze między innymi, ale także są podawane to, co pani właśnie doktor wspomina, chociażby, bo tam pan jakby sprowokował mi to zabranie dyskusji, pan Filip Kochan, który z Banku Światowego jest w Cichym Biurze Warszawskim Banku Światowego. Ja myślę, że on doskonale wie, chociaż daje to tylko takie przypuszczenie, wie o co chodzi. I tu jakby chciał tutaj troszeczkę rozwiać nasze obawy, ale myślę, że jednak tak dużo jest tych publikacji. I że to nie sposób rozwiać nasze obawy, chociaż uważam, że zrobił to świadomie, chciał rozwiać te obawy. Bo jeśli na przykład tutaj była podana także Szwecja. Jest minister spraw zagranicznych Karl Bildt. No to przecież szwedzki minister powiedział, że tak do jego mniej więcej cytat, że Putin demonstruje przychylność nie dla ogólnoświatowych, ale dla prawosławnych wartości. A prawosławie jest bardziej niebezpieczne niż islamski fundamentalizm. Jest głównym zagrożeniem dla cywilizacji zachodniej. Dlatego, że próbuje reglamentować stosunki rodzinne, jest wrogo nastawiona do gejów i transseksualistów, a tu była mowa m.in. o tak. I proszę, bodajże w 2015 roku we wrześniu sekretarz generalny NATO Rasmussen, więc także wyjaśnił po nastawienie spadnicze, mówiąc, że znajdują się oni na progu nowej bitwy między tolerancją i fanatyzmem, demokracją i totalitaryzmem, między społeczeństwami otwartymi i zamkniętymi. Jeśli jest jego ta praca tak brzydka, że myśmy już nie jest w stanie pewnych jakby faktów, no to byśmy jednak polecali pewne douczenie się jednych z tych. Myślę, że jednak to była świadoma z jednej strony, bo mowa jest także o indywidualnym tam rządzinie i pani profesor Szczepierikowa mówi o indywidualnym demoralizowaniu i jakby grupki klas ludzkich, nie tylko, ale także o próbie stworzenia globalnego antykościoła. Także we wszystkich sferach, to co pani doktor podkreślała, finansowej, politycznej, administracyjnej, edukacji, kultury, między innymi nie muzyce, literatury, telewizji i tak dalej, na scenie i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko jest to jakby skierowane na tą fundamentalną zmianę ludzkiej świadomości, przebudowę duszy i ostatecznie do dehumanizacji, ale tu jest nie tylko problem, że jest to walka. Tak jak pani doktor podkreśliła, nie tylko jest to walka z cywilizacją, jakby tą chrześcijaństwo, jakby od strony tej radykalnej, jakby myśmy mówili od strony ludzi wierzących, ale także jest to jakby walka z prawem naturalnym.
w Polskim Radiu w Białymstoku gościem, a w Studiu Polskiego Radia 24 rozmawialiśmy o nowym sezonie właśnie w Teatrze Dramatycznym. Ja już Państwu przypomnę stronę internetową www.dramatyczny.pl. Wszelkie informacje, dużo premier będzie działo się w Białymstoku, będziemy do tego tematu wracać. Dziękuję bardzo. Zastępują ten humanizm transhumanizmem. I celem jest po prostu... Tu Polskie Radio 24, minęła 23.30. Pokonanie ludzkiej natury, bo powiedzą pokonanie właśnie ludzkiej natury, tego prawa naturalnego, które gdzieś tam jest, powiedzmy, cudzysłowie, wstopione w naszą naturę. Ale to jakby, proszę Państwa, to także, jeśli Pan tutaj Filip Kochan mówi, że to jest nieprawda, no to przecież można także do deklaracji z 95 roku przez UNESCO, deklaracja zasad tolerancji jest. Tam ten dokument jakby pisze o odrzuceniu dogmatyzmu i absolutyzacji prawdy. I tam jakby są deklarowane międzynarodowe akty prawne w zakresie praw człowieka. I między innymi tam była mowa, że jeśli chrześcijańskie wartości są sprzeczne z zawartymi w międzynarodowych aktach prawnych z prawami człowieka, to powinny być one odrzucone. Ale także deklaracja ONZ z 2008 roku w sprawie praw człowieka, orientacji seksualnej i genderowej, identyczności płci, czy rezolucja ONZ z 2011 roku o prawach człowieka, orientacji seksualnej i genderowej, identyczności płci, i te liczne rezolucje Rady Europy, to niezgodne z normami chrześcijańskich. Jeśli pan Filip Kochan o tym nie wie, no to są tak wiele materiałów, ale także to dotyczy także podręczników szkolnych, już nie wspominając, nie wiem, czy to jest prawda, że w tej chwili także chociażby nasz główny filar odzyskania tej niepodległości jakby w jednej z wersji stenogramu o możliwości wejścia funkcjonariuszy, aby podejść obrad kolumny. Że chaotycznie. No między innymi chociażby jeśli pan Filip Kochan nie dotyczy także tych bloków tematycznych, także w Polsce, to co się robi we Francji, no to polecam mu także rozmowę z Reinhardem Szecherem, z profesorem historykiem, tam też jest to bardzo dobrze wyszczególnione. Także nie ma wcale jedynie to, na to dowody i materiały. Jeszcze tylko jakby dopowiem na koniec, co się księdza profesor Szczepnikowej, że rozmycie ministerium po prostu podlega wszystko. Gospodarka, finanse, suwerenność państwowa, system zarządzania, system edukacji, nauka i kultura. I muszą być naruszone dogmatyka i etyka chrześcijaństwa, które starają się obecnie rozpuścić w innych religiach, wykorzystywanych na tym etapie dla podważenia wiary w prawdziwego Boga i twórcy i wcielenie Słowa Bożego, które w przyszłości powinny być wniesione. I to naprawdę tych materiałów, które jest tak dobrze, gdyby chciał pan Filip Kochan się zadajowić, to naprawdę jest do tego co i to nie jest jakaś tam spiskowa teoria, którą można gdzieś tam i tutaj może postanę kropkę, żeby też pani doktor mogła się ustosunkować. Przepraszam, słyszałem pana imienia. Może pozostanę jednak anonimowy, bardzo proszę, jeśli jest to możliwe, to bardzo proszę. Że pozostanę anonimową osobą. Ale bardzo dziękuję pani doktor jeszcze raz za to, że nas pani uświadamia poprzez artykuły, poprzez tak, że ja przynajmniej drugą audycję słucham pani doktor. To, co pani mówi, jest to naprawdę, to jest diagnoza właściwa i postawienie tego problemu na pewno jest to aktualne i to jest niepokojące. I jeszcze dodam tylko, że jest to niepokojące, że to wchodzi także w język kościoła. To jest bardzo niepokojące. Dobranoc, dziękuję bardzo za umożliwienie mi głosu. Serwis z życia Kościoła katolickiego. Zapłać to jest bardzo budujące, jak bardzo Państwo jesteście mądrzy i jak bardzo szukacie prawdy. Także bardzo wielkie dzięki. Ja chcę tylko podkreślić, że ja referuję pracę tytaniczną, którą wykonała Margaret Peters i ksiądz profesor Tadeusz Gus. Ja mogę powiedzieć, ja to zrozumiałam przy okazji pytań, które miałam przy swoim doktoracie, właśnie jak skończyłam
przesłanki, spotkałam Margaret Peters, to potem księdza profesora Tadeusza Guza. Także tutaj wielkie dzięki dla nich, dla ich pracy, ale także dziękuję serdecznie ojcom za zaproszenie, państwu za uwagę, ojcu Tadeuszowi Ryzykowi za to, że odważył się mnie zaprosić. Księdzu prowadzącemu bardzo dziękuję za opiekę i takie miłe bycie razem. Życzę państwu wszystkiego co najlepsze, Bożego błogosławieństwa i tego, żebyśmy żyli w świecie prawdziwych wartości i prawa Bożego zapłaci. Bardzo serdecznie również Mógł zapłacić słuchaczom spędzony czas. Mógł zapłacić wszystkim panie doktorze Wojciechowskim za te treści, za uświadomienie nas co do wody globalnej etyki. Bo taki też temat był nasz dzisiejszy rozmów na antenie Radia Maria. 23:30. Mógł zapłacić za wspólny spędzony czas. Do czwartkowego popołudnia pokonają już nawet 320 km. Ostatnim akcentem biegowej pielgrzymki będzie wspólna modlitwa w kościele pod wezwaniem Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 23:36, a my kontynuujemy nasze wieczorne spotkanie. Autoret z ubraniami to coś, co wszyscy znamy. Ale czy może istnieć autoret z żywnością? O tym w rozmowie z Donatą Napiłkowską z Polskich Banków Żywności rozmawia Krzysztof Grzybowski. Jeśli chodzi o dwóch kwestiach bardzo ściśle ze sobą związanych, z jednej strony marnowanie żywności, niestety na tle Europy wypadamy tu, niestety z pewną premedytacją, wypadamy tu bardzo dobrze, to znaczy, no, to dobrze byśmy w cudzysłów chodzi o to, że niestety marnowamy się czym chwalić, marnujemy bardzo dużo żywności, ale również my jako konsumenci. Ale na szczęście pojawiają się bardzo ciekawe inicjatywy między zakupem dostępu właśnie stoją właśnie polskie banki żywności. Jednym z nich jest coś, co można nazwać outletem spożywczym. Brzmi trochę zagadkowo. Outlet spożywczy jest inicjatywą, która jest prowadzona oddzielnie i jest związana z bankami żywności. Oczywiście mamy kontakt i świadomość, popieramy wszelkie inicjatywy, które działają na rzecz niemarnowania żywności w Polsce. Także outlet spożywczy jest taką możliwością, gdzie i producent, czy sklep może przekazać produkty, których termin przydatności do spożycia jest już krótki, tak? Jest to kilka dni. Te produkty zostają wtedy sprzedane, oczywiście w atrakcyjnej, bardzo atrakcyjnej cenie. Za każdą transakcję osoba, która decyduje się na współpracę, przekazuje 10%, tak, z tej transakcji przekazuje outlet spożywczy producentowi na przykład. To, co outlet proponuje, to też przekazywanie żywności na cele społeczne, między innymi do banków żywności, tak, więc osoba, która decyduje się na współpracę z outletem, może wybrać także taką formę przekazania po prostu tej żywności do banków żywności, która trafi do osób potrzebujących. No to w takim razie teraz, żebyśmy jeszcze wyjaśnili kilka kwestii. To, że duże sklepy, na przykład sieci, duże sieci supermarketów przekazują nawet za ułamek ceny taką żywność do państwa, czy też do czegoś takiego jak outlet spożywczy, to jest jak najbardziej zrozumiałe. No, ryzyko tego, że w ciągu tych kilku dni na przykład te produkty się nie sprzedadzą, jest bardzo duże. Gdyby te produkty do tego terminu ważności doczekały w sklepie, no to dla sklepu są już po prostu stracone i to jest poważna strata finansowa. Tak, przynajmniej w jakimś mikroskopijnym, niedużym stopniu jednak te straty zostają zniwelowane. Dla państwa i dla outletu spożywczego to jest oczywiście no, bardzo dobra transakcja, bo pełnowartościowy produkt trafia do państwa za ułamek tej ceny. No, ale po drugiej stronie, to czy właściwie po trzeciej stronie, są jeszcze co teraz tworzy, no to takie przecież produkty tuszu przed. No to jest Sodomia i Gomoria. Także ja naprawdę nie mam zamiaru urażać człowieka, ale myślę, że wielu ludzi ja bym trochę w tych naszych urzędach to po prostu no, to są ludzie, którzy ciągną za sznurki potwornej machiny, która no... Ja wiem, że niestety wszyscy... Opłacalne jest to, żeby nawet sprzedać...
po niższej cenie, bo ma z tego jakiś zysk. Tego potwora. Prawdą jest też, że utylizacja żywności kosztuje. Natomiast banki żywności wykorzystują żywność bezpłatnie i też bezpłatnie ją rozprowadzają poprzez organizacje, z którymi współpracujemy. No niestety, ale mam oczywiście zrób Patryński, wierzymy, że matka Boża przyjrzy i się tak stanie. Amen. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy Panie Piotrze, również za głos w naszej dyskusji. A po drugiej stronie ma na przykład banki żywności. Dziękuję serdecznie. Może tylko tutaj fragment z raportu Marguerite Bohona do dokumentów NZ-owskich. Być może tak, natomiast tak jak mówiłam, utylizacja też kosztuje. No i my też jakby chcemy pokazywać wartość społeczną tego, tak? To rzeczywiście prawda. Raportu 305. Znaczy Alfred nie działa, nie wiem od kiedy działa, natomiast to, że też dał tą możliwość, pokazuje, że jest wybór, że nie jest tylko tak, że wszystko idzie na sprzedaż przez Alfred, tylko masz możliwość przekazania do Banku Żywności. Uważam, że też jest pokazaniem nas, tak? Oczywiście ja zawsze będę za tym, żeby ta żywność trafiła do osób. Szczyt wrześniowy spełni się z 70. rocznicą Narodów Zjednoczonych. To było 2 lata temu. Sekretariat ONZ poszukuje kontynuacji. Twierdzi, że nowy plan rozwoju jest prowadzony przez racje i zasady Karty Narodów Zjednoczonych. Że nowe globalne partnerstwo mające aplikować ten plan jest w duchu karty. Są już sieci, które zdecydowały się o celach legitymizacji owych nowych paradygmatów i nowego globalnego konsensusu. ONZ ciągle nawiązuje do powszechnej deklaracji praw człowieka. Jednak szybkie sprawdzenie dokumentów podstawowych organizacji międzynarodowej ukazuje natychmiast znaczącą zmianę języka. Brak kontynuacji, zerwanie. Karta zawierała język prosty i jasny. Mówiła o płci zamiast o płci kulturowej gender. Społeczna o różnicach zamiast o dyskryminacji. Używała słowa międzynarodowy zamiast globalny. Inaczej to wygląda trochę. Mówiła o postępie ekonomicznym i społecznym w miejsce zrównoważonego rozwoju. O współpracy w miejsce partnerstwa. Przeciwnie, słowa i wyrażenia określające główne składniki konsensusu pozimnowojennego są nieobecne w karcie. Takie jak zrównoważony rozwój, obywatelstwo globalne, przyszłe generacje, dobre zarządzanie, wzmacnianie kobiet, demokracja uczestnicząca, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, edukacja jakościowa, pakt uniwersalny, kultury globalne. Słowa, narody, suweren, religia, obecne w karcie, praktycznie zniknęły z obecnego języka ONZ-owskiego. No to tyle na razie. W Polsce jakby to się rozpoczęło, idzie w dobrym kierunku. Więc wydaje mi się, że... Na zegarach 22.51, na tenie Radio Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, nowa globalna etyka, język i narzędzia. Naszym gościem jest pani dr Aldona Ciborowska. Chwila na oddech, a zaraz powracamy do naszej dalszej dyskusji, do której zapraszamy serdecznie radio słuchaczy. Też zwiększyć swoją odpowiedzialność, swoją świadomość, w większym stopniu przyczyniać się do tego, żeby tej żywności po prostu tak wiele nie marnować. Oczywiście, jest kilka prostych wskazówek, które możemy zastosować, aby już zmniejszyć marnotrawstwo w naszych domach, a to jest 2 miliony ton żywności rocznie. Marnuje się w naszych domach. Także w Europie najwięcej marnują nie sieci handlowe i producenci, ale właśnie konsumenci, co jest przerażające. Dlatego ta edukacja o niemarnowaniu żywności jest bardzo ważna dla banków żywności. Ale to gdzie to myślenie takie biznesowe, gdzie to myślenie portfelem? No bo wydawałoby się, że kto jak kto, ale konsumenci najbardziej w ten sposób właśnie dokonują zakupów. Tak, tylko konsumenci są też podatni na różne promocje, kupują za dużo. Nie planują swoich zakupów, czasami kupują, ponieważ idą głodni i tak naprawdę sama to obserwowałam, że można więcej włożyć do koszyka, kiedy jest się głodny, bo najwięcej produktów mam ochotę, kuszą nas promocje, weź 2 plus 1, weźmiesz za dużo. Przepraszam, to muszę pani przerwać, czy to oznacza, że jeżeli chcemy jechać na duże zakupy, to najpierw musimy się porządnie najeść? Tak. Może się wydaje to zabawne, ale ma to wpływ. Tak. Proszę spróbować kiedyś i zobaczymy do pan zobaczy, jaka jest. Ale zwracają uwagę na to, czy robię zakupy będąc głodny, czy też nawiedzony. Tak, a myślę, że warto. To jest jedna wskazówka, więc planowanie zakupów. Robimy też zbyt duże porcje, tak?
dodawać porcje do tego, ile zjemy. Mamy taką tendencję, żeby... Dokładnie, dokładnie. I też finansowo też odczujemy różnicę w portfelu, gdybyśmy zaczęli lepiej planować zakupy. Ale czy to tak naprawdę chodzi o to, żeby zestawy różne, czy będziemy na każdy zakup, na rzecz po prostu, żeby przemyśleć te zakupy, tak? Bo wtedy kupuję to, czego potrzebuję. Bo wiem, po prostu czego potrzeba i nie będę kupowała dodatkowego opakowania makaronów. Makaron ma w swojej szafce. No muzyka fatalna. Już kurwa jak na pogrzebie. Nie będziesz dłuż panu służył. No i co? Świat oszalał. Załóżmy, że konsument już też wie, że kupił, nie wiem... Wszystkie państwa europejskie już są na... Muzyka fatalna. ...zastawki malchiasza. Kiedy to został wtrącony do niej malachiasz. Ale nie utopili, bo tam było osad, błoto. My jesteśmy w tym błocie. Muzyka fatalna. Zaplamy się. No, odrzucamy się nim. Ale mamy tak wyjście. Wielką skalę, mamy jeszcze krzyż. Mamy wiarę. Osób, które i po tym krzyżu możemy z tej zarzutki tak? wydostać się. Oni już tego krzyża nawet nie widzą. Pozyskujemy, przekazujemy miliony ton ludności. I to musi a co do rozwoju zrównoważonego. Natomiast powstała inicjatywa społeczna, która się nazywa Food Sharing. Food Sharing to jest uzupełnienie niepodatku żywności, ponieważ jest skierowany właśnie jeszcze do osób indywidualnych. Meksyk produkował polega kukurydę. Na tym, że dzisiaj sprowadza z Ameryki GMO. Osób, jeszcze nie która tak się dawno europarlamentarzyści że można przegłosowali w danym miejscu lodówkę i regał. Zeta. I w tym regale niestety było czyli możemy przenieść żywność europarlamentarzystów z PiSu. Wyjeżdżamy na wakacje, wyjeżdżamy na weekend. Wiem, że profesor nie dam rady Ryszard tego zjeść, więc mogę przynieść produkty i je zostawić. I ktoś jeszcze z nich może skorzystać i się z nimi poczęstować. Ideą tego ruchu jest nie marnowanie żywności. Jeżeli my mamy istnieć, to musimy trzymać się cywilizacji naszej. W Warszawie już jest ponieważ już pan Felix Koleczny napisał, że gorsze cywilizacje można tam zajrzeć, są wszystkie adresy wypisane tych jadłodzielni. Oni są w różnych miejscach. To się u nas na świecie tak nazwano to miejsce, jadłodzielnia. Jaką tak, definicję uważam, że pani doktor jadłodzielnie na wtłaczanie nam specjalnie oznakowanymi oto miejscami takiego, do tego. Nie wiem, ludzie czy to już jest zasada, czy to już jest taka, konieczność judeo-chrześcijaństwa. Albo jesteśmy w judaizmie, tak? albo jesteśmy chrześcijańscy. Jadłodzielnie są w bardzo proszę miejsce. O wytłumaczenie tego. A poza tym jesteśmy na przykład jesteśmy, na Wydziale Socjologii. No, jest na Bazarku. Sypane są codziennie niemal na Służewiu. Z nieba, także w wielu miejscach chemtrail, tak, tak się rozrosło, że poszła dalej aluminium, Polskę. I demencja, Alzheimer. Czy to jest ten zrównoważony rozwój, a może bardziej niezrównoważony, niedorozwój? Można długo ciągnąć, ale ja na tym zakończę. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchających. Szczęść Boże, Panie Jarosławie. Ponieważ rzeczywiście w publikacjach Margaret Peters występuje sformułowanie judeo-chrześcijański, to być może ktoś mnie zobaczy. Było takie pytanie ja myślę, na konferencji, na której ona była w Warszawie w 2011 roku. A tutaj jednak stoi sobie lodówka na uczelni, padło ze strony ludzi, publiczności. Jest dosyć dyskretna i myślę, że o wiele łatwiejsze. Przychodzą różne osoby. I nie jest ona kierowana też do potrzebujących. Te korzenie judeo-chrześcijańskie. Ideą jest marnowanie żywności. I ja pamiętam, że ksiądz profesor Tadeusz Kus wówczas te rzeczy bardzo dobrze wyjaśnił. I też produkty i też je pozostawia. I myślę, no nie możemy uciec od prawdy o tym, że przecież, Stary Testament w Starym Testamencie otrzymujemy dekalog, prawda? To, ja myślę, że to wieczór w polskim Radiu 24. Ale przy okazji, jak właśnie będzie ksiądz profesor Tadeusz Kus, to bym bardzo chciała, żeby z właściwą precyzją dobry wieczór panu, dobry i taką czystością filozoficzną
realistyczną, te rzeczy wyjaśnią, bo są bardzo ważne dla naszej gospodarki. Ja mogę być, czy ja żyję, powtórzyć nawet dobrze, chyba nie potrafię tego, co wówczas powiedział, ale obronił ten termin, także chciałabym, żeby zaproponować, żeby rzeczywiście kiedyś może na ten temat porozmawiać. Nie patrzą na to, jaka jest koniunktura. Zapraszamy kolejną osobę, bardzo proszę. Nie muszą dowodzić wyniku, jak często w korporacjach się mówi, że co do pierwszego kwartału, ale sadzą drzewa, które rzeczywiście rosną później przez wiele pokoleń. W związku z tym rzeczywiście coraz częściej wspominając o firmach rodzinnych, wiemy o nich więcej i wiemy, że stabilizują gospodarkę wtedy, gdy jest trudno. Wpływają też na wzrost naszego PKB. Zdecydowanie tak. Jakbyśmy sobie teraz popatrzyli przez pryzmat właśnie takich trochę makroekonomicznych wskaźników, to warto popatrzeć, że wskaźniki związane z bezrobociem też bezpośrednio tutaj możemy przypisać stabilizacji pracy dawanej przez przedsiębiorców rodzinnych. Przedsiębiorcy rodzinni są w ogóle takim cudownym typem pracodawcy, ponieważ tam dzieci, które się tworzą właśnie z firmami rodzinnymi, są też szczególne, są takie oparte właśnie na lojalności, na wzajemności, są. A jeśli mówimy o firmach rodzinnych, to o jakich branżach należy myśleć? Czy to są te tradycyjne zakłady, czy nie tylko? Niedawno miałam takie pytanie, rzeczywiście jeden z dziennikarzy z Niemiec mówiąc, że nową u nas firmy rodzinne to są takie przemysłowe w tym segmencie. Czy w Polsce jest jakaś taka typologia? Specjalizacja. Owszem, przetwórstwo spożywcze jakieś jako takie typowo polsko-rodzinne, natomiast nie aż tak, bym powiedzieć, że firmy rodzinne są zwłaszcza i też ryba, dość często są kojarzone z firmami małymi, rzemieślniczymi. Nie ma matki, nie ma ojca, publikacje, które dotyczą firm rodzinnych, no właśnie opisują takie historie wielopokoleniowych, ale raczej rzemieślniczych przedsiębiorstw. Ja bym tutaj naprawdę wskazywała na to, że firmy rodzinne to jest takie przedsiębiorstwo, które składa się z pewnego paradoksu. Paradoks polega na tym, że zarządza się systemem firmy i rodziny. Tak? Szczęść Boże, są totalnie sprzeczne, dlatego jest paradoks. Boże, rodzina to jest coś, to są ludzie, którzy się kochają, gdzie jest miłość, jest harmonia. Idealnym świecie, no ale jakby do tego idealnego natomiast dążymy, gdzie każdy jest członkiem rodziny i nie ma znaczenia, co zrobił, czego nie zrobił, a w biznesie przyjmujemy kogoś, może kogoś zwolnić, kontraktujemy się na cele, nasze dzisiejsze odpowiedzialność finansowa, to są zupełnie inne twarde dane. I teraz jak nałożymy na to te Radia Maryja, to niezależnie od wielkości, czy to firma rzemieślnicza, czy to firma na 1000 osób, czy 2000 zatrudniające, działające globalnie, to te dwa systemy naprawdę powodują spięcia i iskrzenie. Ale mamy takie w Polsce duże rodzinne przedsiębiorstwa, które też eksportują, dużego niepokoju. Oczywiście, że mamy firmy rodzinne, które działają już w skali międzynarodowej. Jeśli jeździmy sobie po świecie, to z dumą oglądamy na przykład punkty Inglota, działające w ponad 60 krajach na całym świecie, w Dubaju, w Emiratach Arabskich. Spotykamy CCC, spotykamy Reserve, teraz otwarty w Londynie, prawda, należący do polskiej firmy LBP. Okno, jak popatrzymy sobie na okno, firma Lux w 60 krajach na całym świecie, oświetlenia robią fantastyczna firma z Zielonej Góry. Mamy cały szereg rzeczywiście takich przedsiębiorstw, które działają na dużą skalę i często mam takie poczucie, że nawet są bardziej znani tam niż u nas, a już niekoniecznie w ogóle są kojarzeni z tego, że są firmą rodzinną. To jest klasyczna firma rodzinna. Wsiadamy do autobusu, popatrzmy, czy tam jawnik czasami z tyłu nie stoi i też od razu myśli dookolewowa. Fantastyczna firma rodzinna. Kamienne tablice też mogą być nowoczesne, innowacyjne. Muszą takie być. Ja myślę, jak to często myślę, a jakie wyzwania przed firmami rodzinnymi stoją, no to rzeczywiście wyzwania są takie, jak jest rynek. Firma rodzinna też musi być innowacyjna, musi mieć przez nowe technologie, skróconych cyklów życia produktu, musi mieć nową strategię, często też nowy pomysł dla siebie. Często właśnie w takich mariażach tej tradycji, z taką innowacyjnością powstaje to, co jest fantastyczne. Wchodzi ten młody człowiek, który proponuje coś rodzicom, też na początku wcale niekoniecznie jest słuchany, ale jeśli już dojdzie do takiego dialogu, to ten dialog może wyprowadzać firmę w zupełnie nowych kierunkach. Ja myślę, że ci globaliści to już to wszystko zaplanowali miesiąc, a może i setki lat temu, jak to wszystko ma
obecnie wyglądać. Ojej, no właśnie trochę się zapieszam, bo tak sobie myślę tak, na pewno w zasadzie ma być tyle, łatwiej, jeżeli chodzi o regulację urbanistyczną. No to jest dosyć oczywiste, że w tej pracy trwają wszystkie kroki, żeby po pierwsze skończyły się z takim konsensusem, którego oczekuje środowisko tej rodziny. Trochę ma być łatwiej, dlatego się moment zawiesiłam, bo trochę się obawiamy, że przez to, że będzie ustawa, to też właściciele firmy mogą czuć się trochę zwolnieni z obowiązku, żeby myśleć samodzielnie o zmianach, ewentualnie przekształcenia, bo czasami rzeczywiście takie przekształcenie byłoby bardziej zasadne, więc nie czekać na plan B, który ustawa da w sytuacji krytycznej, ale być może też samodzielnie. Natomiast cały szereg typowych problemów jest jednak lokowanych w emocjach. Badania podkreślają, że 90% przypadków nieudanych sukcesji nie jest dlatego, że ustaw zatrafił, sprawa naturalnego, które nakazuje czynić dobro, a unikać zła. Tego rodzinnego biznesu. Ta etyka globalna jest wewnętrznie sprzeczna. To sobie żartujemy, bo są tak zwane. Natomiast jeśli chodzi o innego typu jeszcze zagrożenia, to ich jest wiele. Mówi tak, 70% przypadków sukcesyjnych to są. Natomiast ja może teraz, czyli będzie jakiś menadżer, który wejdzie, będzie zarządzał. Nie potrafię się do tego po prostu odnieść, nie znam tego faktu, ale może jest taka dobra okazja, żeby tak na momencie wrócić do tego naszego spotkania jeszcze telewizyjnego, w którym dojdzie do tego dialogu, była mowa o islamizacji, to dosyć optymistyczne, ale również była mowa o tej brzydocie, to deklaracja, no ojciec, to jest dyrektor, krok, a przed nami następnych pewnie 10 do zrobienia. Wspomniał o tym, jak to robicie i tutaj chciałam się podzielić z Państwem, tak, ponieważ nie możemy oddzielić, się tak, że firma wraz ze śmiercią właściciela również umierała. Owoców, tak, to jest, od tego, od ducha, prawda? Jest, i teraz na przykład ta brzydota, to co się dzieje sporo firm, w sztuce, to ja mogę powiedzieć Państwu, że słuchałam takich działalność, niezależnie od tego, że firma się rozwijała i zatrudniała 250 osób. Takich wypowiedzi ludzi, którzy zajmują się i oni to nas określają mianem okultury, zawsze jest jakiś interes, zawsze jest jakiś nowy klient, tak zwaną, tego typu rzeczy odkłada się na później. W ramach tej ustawy, słuchając, to ma być takie przyjęte takie rozwiązanie, które powoduje, że wraz ze śmiercią będzie pełnomocnik, ale też było jeszcze jedno takie spotkanie i ja mogę tylko się podzielić z Państwem które będzie mógł wejść w rolę niejako de facto takiego powiernika, bo to też jest niesamowicie ważne, że my jesteśmy szokowani różnych przestrzeniach. I okazuje się, że właśnie oni sami mówią, ci ludzie związani z okulturą, tą okultystyczną, chcielibyśmy rzekomo kulturą, oczywiście, że właśnie szokowanie, taka prowokacja i oni nazywają, że jest to czarne serce okultury. Czyli te sztuki, tak zwane sztuki teatralne, w których znajdują się bulwersujące treści, można powiedzieć, że myśl tych osób, one właśnie spełniają rolę inicjacji okultystycznej. To może być, czyli osoby, które biorą udział w takich spektaklach, są po prostu inicjowane okultystycznie. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia właśnie z przekraczaniem, z tak zwaną transgresją, bo to jest też język, to jest też język ideologów, to jest język, właśnie przekraczania granic, właśnie firmy rodzinnej, wychodzenia poza te granice, burzenia tabu i tak dalej. Armand Ortega, także tych zagrożeń jest bardzo wiele. Ma córkę, ja mogę powiedzieć, że biedą naszych czasów jest to, się też zastanawiają, że się czy
fałszywie rozumie wolność, bo to, co kiedyś było, bo przecież okultyzm był, to nie jest nowe zjawisko, tylko że nie miał śmiałości, tak? Natomiast teraz on rządzi na deskach teatralnych. Tych wątków zagrożeń jest naprawdę sporo. Temu taką mamy zmianę na tym natomiast miejscu, wracając na ten nasz grunt, to tutaj również jest mowa o takiej transformacji. Ja może tak z tego raportu Marki 305 przeczytam takie kolejne zdanie, w którym ona cytuje dokument ONZ-owski. Transformacja jest naszym głównym słowem, twierdzi sekretariat generalny w swoim raporcie syntezie, którego tytuł zawiera slogan: przemieniajmy nasze życie. Transformacja całościowa i zupełna świata jest celem programu po 2015 roku. Transformacja społeczeństw, ekonomii, polityk, praw, instytucji, sposobów konsumpcji i produkcji, mentalności, stylów życia, kultur, samych narodów, środowiska, treści edukacyjnych jest powinnością każdego dzisiaj, a nie jutro. Dzisiejsza generacja ma obowiązek przemian naszych społeczeństw. Wszyscy, to znaczy sama ludzkość, powinna stać się zrównoważona. Po zabójstwie uciekli z Niemiec. Jeden z nich został zatrzymany w Polsce. Zapraszamy kolejnego osobę do rozmowy. Bardzo proszę. Oskarżeni w wieku 23 i 30 lat. Nie odmówił podczas rozprawy żadnych emocji. Niech będzie to w